jeżeli już robić gdzieś zakupy, to tylko w Costco. Zwłaszcza elektroniki, bo mają najlepszą polisę zwrotów, a z kolei Best Buy ma najgorszą, więc... Jestem z powrotem z Costco i kupiłem sobie nową zabawkę. GoPro. Zaraz ją spakujemy, zobaczymy co tam piszczy w środku. Dzisiaj zabawa GoPro pełną parą. Tak, na chybcika się uczę, jak obsługiwać ten sprzęt przed jutrzejszym wyjazdem do południowej Dakoty. Niezłe. Na razie podoba mi się. No nic. Jadę jeszcze na chybcika skosić trawę na szybko przed wyjazdem, bo dzisiaj rano popadało, już powinienem był mieć to za sobą, ale musiałem trochę czekać, aż trawa obeschnie. Ale widać, że bateria leci szybko, więc to jest pewnie negatyw tej kamerki, tak jak mówią. Mam co prawda dwie baterie. Były w pełni naładowane, trochę się pobawiłem kamerką i ta bateria już jest na mniej jak 40% żywotności, więc szybko bardzo schodzi bateria. No nic, zobaczymy. Działa, działa. Coś nagrywa chyba, nie? Godzinkę i robota załatwiona, nie? Raz w tygodniu trzeba to zrobić, no już tym bardziej w okresie wiosenno-letnim. Miałem iść do pracy, ale jakoś nie zbieram się, nie wiem, nie chce mi się szukać pracy po prostu. Szukanie pracy to jest bardzo ciężka praca już sama w sobie, i tak szukam chyba, żeby nie znaleźć tylko, więc na razie do pracy nie idę, na razie zajmuję się swoimi rzeczami. Myślę o wakacjach. Jak to z reguły tutaj u mnie bywa. No i jestem w Maryland. Więc idę skosić trawkę. Robota odwalona. Trochę się zgrzałem, spociłem, ale to jest fajne, fajne ćwiczenie aerobowe. Dobra, krótki update o nieruchomościach. Zamierzałem kupić kolejną nieruchomość,
Widzicie? I w sumie jestem gotowy kupić kolejny segment na wynajem, powiedzmy w granicach 200 tysięcy. 200, 220 może. No ale problem polega na tym, że nic nie ma na sprzedaż. No, a rynek jest napompowany, co prawda, tutaj w Indianie, tak jak i w całych Stanach, ale w dalszym ciągu jednak mogę znaleźć ze 2-3 dzielnice tutaj, które wydawałyby mi jakiś sensowny zwrot i sensowny przepływ pieniężny, więc mógłbym kupić, tylko problem polega na tym, że nic albo nie ma na sprzedaż, albo jeżeli coś jest na sprzedaż, to szybko znika. W ciągu 24-48 godzin wszystko znika i w ciągu tych pierwszych 24-48 godzin jest po 30-40 ofert na nieruchomość, więc nie mam zamiaru przystępować do bidding war ani nic takiego, więc dlatego się wstrzymuję. A tutaj widzicie mój segment na wynajem, który już wynajmuję, w zasadzie jarda segmentu, to jest dosyć duża działka ogrodzona. Wynajmuję już go teraz trzeci rok, 2,5 roku jest dokładnie. I właśnie podobny segment chciałem kupić. Tak jak mówię, ze 2-3 dzielnice tutaj znam, gdzie jeszcze miałbym jakiś sensowny zwrot. Ale no nie taki duży jak tutaj na segmencie. Tutaj segment daje mi ponad 20% zwrot gotówkowy. W pierwszym roku było delikatnie ponad 25%. No ale w tej chwili już takiego zwrotu nie osiągnę. Ale gdybym kupił segment, powiedzmy, z 20% wkładem własnym, z 20% wkładem własnym, to powiedzmy między 6 a 8% jeszcze mógłbym wyciągać tego pozytywnych przepływów pieniężnych, zwrot gotówkowy. No co prawda to już nie byłoby ponad 20% niestety, no ale te 6-8% byłbym w stanie zaakceptować. Przede wszystkim, co najważniejsze, dawałoby mi to spore opisy amortyzacyjne, więc tarczę podatkową. No ale właśnie taki jest problem, albo nic nie ma na sprzedaż w ogóle, albo jak się pojawia, to bardzo szybko znika i jest po prostu walka, jak na aukcji. Ludzie przebijają oferty, wchodzi 30, 40, 50 ofert w ciągu doby, dwóch, i dlatego się wstrzymuje. No nic, skosiłem trawkę, dobre ćwiczenia aerobowe, trochę człowiek spoci. Teraz muszę jeszcze pojechać do domu i skosić dom, więc tam się jeszcze też trochę pomęczę, bo jutro jak wyjeżdżam do południowej Dakoty, to dopiero wrócę w następną sobotę, cały tydzień. Więc to taki krótki update z nieruchomości. I co teraz robię w tych nieruchomościach, między innymi dlaczego czekam i się wstrzymuję z zakupem. Refinansuję nieruchomości. Zrefinansowałem swój dom niedawno, pół roku temu, tak pod koniec grudnia. Więc zrefinansowałem, to mi bardzo obniżyło ratę kredytu hipotecznego. Wyobraźcie sobie, że stopa procentowa spadła z 5,25 odsetek. Taką miałem, kiedy kupiłem dom w 2018 roku. A teraz po zrefinansowaniu spadła mi stopa procentowa na 2,75, więc prawie o połowę ją uciąłem. Teraz po przyjeździe z południowej Dakoty zabieram się za zrefinansowanie tego oto segmentu, bo też jak go zrefinansuję, to obniży mi to znacznie ratę kredytu hipotecznego. Powinienem podwoić swoje przepływy pieniężne, swoje dochody pasywne z tego segmentu, więc będę robił refinancing w momencie, kiedy wrócę z południowej Dakoty, czyli wezmę się za to. No nic, teraz uciekam do domu. Jeszcze przydałby się mikrofonik i parę innych gadżetów, akcesorii. Chyba się wybiorę do Best Buy'a z tego powodu. Żeby jeszcze... Action! Mój kanał YouTube. Jakby ktoś nie wiedział. Fantastico. Co jeszcze mam?
sobie kupić, nawet tutaj sobie zrobiłem notatki. Przydałoby się jeszcze kilka rzeczy, jak backpack clip, GoPro Jaws, suction cup, no i head strap. Więc chyba po to pojadę do Best Buy'a sprawdzić. Lepiej byłoby kupić na internecie, no ale nie mam czasu, bo jutro wyjeżdżam, więc trzeba byłoby to zrobić w miarę szybko. Więc tak to chyba będzie, pojadę do Best Buy'a. Nie lubię kupować w Best Buy'u, z racji tego, że mają kiepską politykę zwrotów, no ale jak małe rzeczy drobne można kupić, no to zobaczymy. Podejrzewam, że Best Buy powinien mieć parę gadżetów i akcesorii, więc... I przy okazji jeszcze zrobię mały update na temat giełdy i inwestycji giełdowych, więc... Zaraz spadam. Okej. Wziąłem showersa, przebrałem się, bo się człowiek poci, jak nie wiem. I jadę do Best Buy'a. Na giełdach, moi drodzy, buduję systematycznie portfel na taką trochę większą sumę, żeby mieć większy kapitał. Po czym generować z niego bardzo stałe i systematyczne dochody, żeby zastąpić dochody zarobkowe z pracy na etacie, której bardzo nie lubię, jak sami wiecie. Więc chcę zastąpić wszystkie dochody zarobkowe po prostu dochodami inwestycyjnymi. W międzyczasie wykorzystuję do tego głównie opcje. Można powiedzieć, jestem traderem opcji, chociaż tak bardzo nie spekuluję, bardziej wykorzystuję opcje do kreowania systematycznych dochodów, no i budowania większych pozycji na spółkach dywidendowych. Bardziej dokładnie może w jakie spółki inwestuję, albo w jakie ETF-y, które też ostatnimi czasy wpadły mi do głowy. Znalazłem ciekawe ETF-y, o których chciałem nagrać filmik, więc może niebawem coś nagram. Bo tak ogólnie nie jestem aż takim faworytem tych ETF-ów, no ale znalazłem akurat takie ETF-y, które w jakimś tam stopniu spełniają moje kryteria. Więc o nich opowiem więcej. Może w następnych filmikach. A w międzyczasie bawię się kamerką. Ta kamerka zbiera całkiem nieźle nawet. Są całkiem niezłe. No nic, idziemy do Best Buy'a kupić, zobaczyć, czy mają jakieś ciekawe akcesoria jeszcze, żeby coś kupić na giełdzika. Bo tu już jest późne popołudnie, piątek, a jutro wyjeżdżam do południowej Dakoty, więc muszę się obrobić. Tak właśnie wygląda typowy dzień takiego fajnego Polaka w Stanach jak ja. Więc chcę tutaj coś. Gdzie idzie? Chcę zastąpić złe dochody, czyli dochody zarobkowe z pracy na etacie, dochodami dobrymi, czyli dochodami inwestycyjnymi. No i to tak mniej więcej. Chciałbym zacząć generować takie systematyczne, chodzi mi o takie bardzo systematyczne, ustabilizowane dochody z tej giełdy, tak samo jak z nieruchomości, żeby zastąpić wszystkie dochody zarobkowe tymi dochodami właśnie inwestycyjnymi.
Inflacja jest niekiepska w Stanach, mogę wam to powiedzieć z pierwszej ręki, jako ktoś, kto tutaj mieszka na stałe. Inflacja jest bardzo duża. Nadrukowali ogromną ilość pieniędzy, zaczyna mnie to naprawdę przerażać, bo no widzę coraz bardziej, coraz szybciej, jak te ceny się zmieniają, jak idą do góry. Na wszystkim, dosłownie na wszystkim, czy to są materiały budowlane, czy to są nieruchomości. Na samochodach, co się dzieje na rynku aut ostatnimi czasy, to po prostu jest masakra. Auta używane idą tak do góry, że ja sam nawet rozważam sprzedaż auta swojego, może dwóch, bo żeby się ich pozbyć, zobaczymy, może po powrocie z tej południowej Dakoty coś będę też myślał w tym kierunku, żeby sprzedać, bo może się uda sprzedać coś za wygórowaną cenę. No dlaczego nie, jak tak nie, ceny idą do góry, więc inflacja jest ogromna. Dlatego właśnie tak nas system bankowy oszukuje, tworzy pieniądze z powietrza i dyma wszystkich pracowników etatowych, a więc no, większość społeczeństwa, tak, bo większość społeczeństwa to są pracownicy etatowi, którzy dymają na etacie i no trzeba jak najwięcej, jak najszybciej kreować dodatkowych dochodów, bo inaczej sobie nie poradzimy. A z pracy na etacie to nie jest tak łatwo, no. Bo w pracach to tak łatwo podwyżek nie ma. Pracodawcy podwyżek nie dają, nie ma co liczyć na podwyżkę, jak dają to jakieś mizerne. Trzeba sobie cały czas samemu kreować własne dochody, żeby prześcignąć inflację, a ta inflacja teraz nas po prostu zabija. Miałem iść do pracy, no na razie jeszcze nie poszedłem, ale miałem iść do pracy tylko po to, żeby w zasadzie zwiększyć swoją dźwignię finansową i mieć większą zdolność kredytową na wzięcie kolejnego kredytu hipotecznego, ale jak tak dalej pójdzie, to będę musiał iść do pracy na te soboty tylko po to, żeby mi starczyło. Więc to mnie właśnie przeraża, szczerze powiedziawszy. No robię wszystko, żeby tak nie było, no ale dużo rzeczy niestety jest poza moją kontrolą. Więc znalazłem fajne ETF-y, o których chciałem wam powiedzieć, ale na to nakręcę osobny odcinek. Mam też inne w planach jakieś tam pomysły na inne odcinki. No i jesteśmy w Best Buy. Idziemy coś kupić. No i zobaczcie, akcesoria do GoPro. Handlebar na rower. Tripod mount. Handlebar $29, tripod mount $19, suction cup GoPro $40, chest strap $40, head strap, na pewno potrzebuję head strap. Floating, robienia zdjęć pod wodą, travel kit, media mat, a media mat to pewnie kupię na internecie, bo będzie tańsze. Ok, więc na razie biorę te trzy Jaws, magnetic swivel clip or backpack clip, head strap, tak.
chyba byłoby na tyle. Nic więcej mi nie potrzeba. No i wydam fortunę w Best Buy. Jeszcze media mod. Protectors. Screen and lenses. South Dakota, Mount Rushmore, here we come. No i wydałem. I kupiłem. No i jestem. Z powrotem. Kurczę, ale wydałem kasę. Kolejne 200 wydałem na akcesoria. A cały wyjazd do południowej Dakoty, tak żeśmy w zasadzie zadecydowali na spontana w poniedziałek. I zdecydowaliśmy, że idziemy i bum, w sobotę już wyjeżdżamy. Wracamy do domu, a tu straż pożarna gdzieś się pali, susza jest niesamowita. Więc to tyle na dzisiaj, zabawy z GoPro. Tak to właśnie wygląda mój fantastyczny dzień latem. Życzę tego wszystkim. Zwłaszcza hejterom. Już to widzę, jak się hejterzy niedługo odezwą i dorzucą swoje 5 groszy, te wszystkie chicagowskie krakeny i te inne. No cóż, wyspać się, odpocząć. Dzisiaj był ciężki dzień, a jutro z Wika do SD i 1000 mil przed nami. Wyjeżdżamy wczesnym popołudniem, nie wyjeżdżam z rana, bo jeszcze muszę parę rzeczy zrobić rano. Wyjadę wczesnym popołudniem i mam nadzieję być na miejscu około południa w niedzielę. Tak to będzie. Do zobaczenia w południowej Dakocie.